Siemano, z tej strony Blow i dzisiaj przedstawię wam update 1.5. Wybaczcie, że tak długo to wszystko trwało, jednak chciałem to wszystko jak najlepiej przygotować i jak najlepiej wam przedstawić. Może zaczniemy od tego, że ten film podzielony jest na 4 części, które pokazują takie zmiany jak ogólne, rozgrywka, bloki i przedmioty, stworzenia. Jeżeli ten film oglądacie na komputerach, a nie na urządzeniach przenośnych, możecie sobie kliknąć w którąś z tych zmian i zostaniecie przeniesieni do odpowiedniego momentu. Macie oczywiście ten czas, w którym opisuję te zmiany, ale mimo wszystko proponuję wam obejrzenie całego filmu od początku do końca. Więc here we go! Zaczynamy od zmian ogólnych. Po pierwsze usprawniono system paczek tekstur, dzięki czemu obsługuje ona dowolną rozdzielczość tekstur oraz ścianek. Innymi słowy, nie musimy od teraz instalować Optifine'a, żeby grać na teksturpakach większych niż 16x16. Poza tym dodano też możliwość animowania dowolnego bloku oraz przedmiotu, co może dodać mnóstwo funkcji osobom tworzącym teksturpaki. Kolejną nowością jest to, że ulepszono silniki oświetleń. Po pierwsze znacząco go zoptymalizowano, jak również dodano zmianę trybu oświetlenia w opcjach gry. Dotychczas były dwie opcje, włącz i wyłącz, teraz możemy wyłączyć gładkie oświetlenie, włączyć stary silnik, czyli minimum, lub nowy silnik, czyli maksimum. Szczerze nie widzę między tymi silnikami jakiejś różnicy. No i światło od teraz zachowuje się poprawnie na półblokach i schodkach, dzięki czemu nie ma takiego brzydkiego czarnego cienia. Mam nadzieję, że wiecie, o czym mówię. Dodano system tablic wyników, czego się bardzo, bardzo cieszę, ponieważ będzie miało to zapewne swoje zastosowanie na serwerach typu Survival Games. Co do samych tablic wyników, mają one mnóstwo funkcji. Zaczynając od tego, że może ona pokazywać, ile zginęliśmy razy, a ile razy zabiliśmy na przykład gracza. W filmiku pokazuję wam, jak zrobić, aby pokazywało nam, ile mobów zabiliśmy. Na początku wpisujemy / scoreboard objectives at i tutaj jej nazwa, która ma się wyświetlać, total kill count. Następnie, aby nam się to wszystko wyświetlało, musimy napisać / scoreboard objectives set display slot. Ja użyłem slotu sidebar, czyli wyświetla się jako taki sidebar i nazwa, którą wykorzystaliśmy, czyli zabici. I voilà, gotowe. Co do samego systemu tablic, to zastanawiam się, czy nie zrobić wam takiego jednego długiego filmiku opisującego to wszystko, o co w tym chodzi i tak dalej. Bo w takim filmiku, takim jednym, co pokazuje po prostu update, niestety nie da się tego wszystkiego przedstawić, a jest tego naprawdę mnóstwo, więc napiszcie, co wy na to, żeby taki filmik powstał. Od teraz dodano też nową komendę, czyli komendę / effect. Jak już po samej nazwie możecie się domyśleć, pozwala ona rzucić na wpisanego gracza dowolny efekt z wybranym czasem trwania i poziomem. Ja tutaj sobie dam efekt na przykład speed na minutę. No i jak mogliście już pewnie wszyscy zauważyć, usprawniono menu gry. Dokładnie tak, od teraz przycisk zmiany teksturpaka dodano do opcji, dzięki czemu teksturpak możemy zmienić w trakcie gry. Szczerze mówiąc, to jest niby fajne, jednak gdy patrzę tak teraz na to menu, jest on strasznie puste i ubogie. Dodano też nowe opcje czatu, umożliwiające takie rzeczy jak zmianę jego rozmiaru czy ilość wyświetlanych linijek. No i to tyle, jeśli chodzi o zmiany ogólne. Teraz przejdziemy do zmian, które zaistniały w rozgrywce. Po pierwsze usprawniono obsługę ekwipunku i tutaj przygotujcie się na dużo, dużo, dużo nowości, jak w Inventory Tweaks. Hehehe. Po pierwsze, podwójne kliknięcie przedmiotu zbiera wszystkie z ekwipunku do jednego miejsca. Kolejnym usprawnieniem jest to, że przyciągnięcie przedmiotu po ekwipunku dzieli ilość przedmiotów przez ilość przeciągniętych kratek. Czy to nie genialne? Podobnym usprawnieniem jest to, że od teraz, gdy będziemy przeciągać przedmioty prawym przyciskiem myszy, po ekwipunku będą one się rozkładały po jednej rzeczy na przeciągniętą kratkę. Od teraz również, gdy wciśniemy klawisz do wyrzucania przedmiotów, czyli domyślnie jest to Q, w ekwipunku mając kursor nakierowany na przedmiot pozwala go wyrzucić. Wciśnięcie prawego przycisku myszy podczas trzymania zbroi w ręku pozwala automatycznie ją założyć. To tyle, jeżeli chodzi o ekwipunek. Dodano również opcję nazywania stworzeń poprzez te jajka, którymi je przywołujemy, i pojemników, czyli skrzynek, piecyków itd. za pomocą kowadła. Mikstury w ekwipunku kreatywnym od teraz są poprawnie posortowane. W opuszczonych kopalniach pojawiają się wagoniki ze skrzynkami zamiast zwykłych skrzyń. Myślę, że to jest fajne, ponieważ tak dodaje nam większego klimatu tych kopalni.
Okej, koniec z etapem rozgrywki, przechodzimy do nowości związanych z blokami i przedmiotami. Po pierwsze dodano tury aktywacyjne, które tworzymy w ten sposób. Po co one są, zapytacie? Pozwalają one aktywować wagoniki z TNT. Jako iż jest to redstone update, dodano też blok redstone'u. Dokładnie tak, blok redstone'u tworzymy w ten sposób i emituje on sygnał redstone. Dodano również detektor pory dnia. Zwraca sygnał o sile zależnej od pory dnia, działa tylko na światło słoneczne i deszcz oddziałuje na zwracany sygnał. Myślę, że można go w bardzo fajny sposób wykorzystać, na przykład przy lampach, które będą włączały się w nocy, a wyłączały w dzień. Podajnik. Tak go tworzymy i pozwala on wkładać przedmioty do pojemników postawionych przed nimi i podobnie jak dispenser strzela przedmiotami, tyle że podajnik je wypluwa na ziemię, na przykład strzały. Dodano również lej. Tak go tworzymy i co on robi? Wkłada i wyjmuje przedmioty z pojemników, czyli skrzyn, piecyków itd. Jak już jest lej, to stworzono również wagonik z lejem. Tworzymy go tak i działa on identycznie jak zwykły lej. Jeśli już jesteśmy przy wagonikach, to nowym wagonikiem jest wagonik z TNT. Tak go robimy i eksplozja jest zależna od prędkości jadącego wagonika. No i co lepsze, to eksplozja nie niszczy torów ani bloków, na których leży tor. Czyli myślę, że to jest naprawdę świetną funkcją i bardzo pomocną. Dodano komperator, czyli nowe urządzenie pozwalające na porównanie oraz odejmowanie napięcia redstone. Skrzynie pułapki. Takie tworzymy i gdy kilka osób je otworzy, wydzielono wtedy sygnał. Sygnał przekazywany jest tylko pod blok znajdujący się poniżej skrzyni. Myślę, że tą nowość będziemy mogli już za niedługo wykorzystać w różnorakich mapkach. I to co mi się bardzo podoba, czyli wagowe płytki naciskowe. Wykrywają one tylko leżące przedmioty, no i złota płytka osiąga maksymalny sygnał przy 60 leżących przedmiotach, zaś żelazna płytka osiąga maksymalny sygnał przy 600 leżących przedmiotach. Teraz przejdziemy do netheru. Po pierwsze dodano netherową cegłę, którą tak tworzymy i pozwala ona tworzyć bloki z nether cegieł. Wiem, że dziwnie to brzmi, a tak naprawdę jest. Dodano też nether kwarc. Będzie on występował w netherze w postaci rudy, więc od teraz w netherze będą rudy. Cieszycie się? I pozwala ona tworzyć 3 różne typy bloków z kwarcu, schodki oraz półbloki. Okej. Idziemy już na powierzchnię, gdzie dodano coś super, czyli tworzenie warstw śniegu. I to co jest jeszcze lepsze, to to, że można zwiększyć wysokość warstwy, kładąc na niej inne warstwy śniegu. Świetne, czyż nie? Osłabiono też lekko mączkę kostną, z tego powodu nie jestem zbyt zadowolony. Pewnie większość z was też się nie cieszy. Ponieważ od teraz popsuły się większość mapek survival, czyli takie skyblocki i tak dalej. No i na koniec usprawniono dozownik. Wystrzelenie zbroi w kierunku gracza automatycznie ją na niego zakłada, pozwala postawić od razu aktywowane TNT, pozwala użyć mączki kostnej, pozwala tworzyć ogień za pomocą krzesiwa, od teraz może zostać skierowany w dół oraz w górę. No i już ostatnia kategoria nowości to stworzenia. Po pierwsze usprawniono szkieleta, który strzela teraz aż na odległość 16 bloków zamiast 10, co niezbyt mnie zadawala, a was? Strzela też szybciej, jeśli cel jest blisko. Jeżeli usprawniono już szkieleta, nie można było zapomnieć o zombiaku. Zombie powiadamia inne zombie w okolicy, kiedy zobaczy gracza. Płonący zombie ma szansę na podpalenie gracza, no i po strzeleniu zombie na odległość zwraca jego uwagę. Szczerze? Ja już się boję zombie apokalipsy. Okej, i to tyle. Ja wam bardzo, bardzo, bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmiku. Jeżeli wam się spodobał, możecie oczywiście zostawić łapkę w górę, za co będę wam jeszcze bardziej, bardziej, bardziej wdzięczny. Za dużo bardzo. Dobra, więc jeszcze raz dzięki i trzymajcie się. Do usłyszenia. Cześć!